Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Wiem, że bardzo dawno nie było historyjki Stoka Boka, a bardzo je lubicie i pewnie na nią czekaliście, więc jestem. I dzisiaj poznacie historię Laury i Alana, najlepszych przyjaciół po prostu od dziecka i jesteśmy w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło. Więc zapraszam do oglądania, a jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Miłego oglądania! Ej, chłopaki, czy ja też mogę się z wami bawić w tej bazie? Nie, bo cię nie lubimy, to jest tylko i wyłącznie nasza baza. Ale dlaczego? Ano dlatego, idź się bawić z dziewczynami albo nie wiem, co sobie tam rób. Ale chłopaki, mi jest bardzo przykro. Siemka, co się tutaj dzieje? No bo chłopaki nie chcą mnie wpuścić do bazy. Jak ja ci zaraz pokażę, kto powiedział, że to tylko wasza baza? Alan też się w niej może bawić i ja też się w niej mogę bawić. Nie jesteście właścicielami. Zaraz idę powiedzieć to pani. Nie, Laura, dobra, już to my. Chodźcie, pobawimy się razem, tak? Nie, tylko nie mów pani nauczycielce. I już się tak nie denerwuj, bo jesteś bardzo straszna. I od tego momentu Laura z Alanem zostali najlepszymi przyjaciółmi. Alan nigdy nie zapomniał Laurze, że tak bardzo mu pomogła i uratowała go. Ej, zapytamy się, czy też możemy wejść do tej bazy? Nie, lepiej nie, bo Laura znowu zacznie krzyczeć. Mijały lata, a Laura z Alanem ciągle byli nierozłączni. Hej Alan, zrobiłeś tą pracę domową, o której wczoraj ci pisałam? Tak, dzięki Laura, jakbyś ty mi o tym nie przypomniała, to pewnie bym całkiem zapomniał i dostał jedynkę. Od czego się ma najlepszych przyjaciół? Laura i Alan uwielbiali ze sobą spędzać czas. Przychodzili czasem pograć sobie w bilard albo też w ping-ponga. Byli też wielkimi fanami sushi i kiedyś zawarli pomiędzy sobą sekretną umowę. Laura, poczekaj, wiesz co, ja może wiem, że to głupie, co teraz powiem, ale mam dla ciebie taką propozycję. No mów, co ty tam znowu wymyśliłeś, bo jestem głodna i chcę zjeść to pyszne sushi. Słuchaj. Ale o co ci chodzi? Nie no, nie rób takiej miny, po prostu zawsze chcę, żebyśmy byli razem. Idźmy razem potem na studia i nie wyprowadzajmy się stąd nigdy. A jeszcze jak się nie ożenisz, to ja się z tobą ożenię. A jak ja się nie ożenię, to ty się ze mną ożenisz, co ty na to? Ty naprawdę jesteś mega szalony. No dobra, umowa stoi, ale już nie gadaj, tylko chodź, zjemy to sushi. Jednak niestety los pokrzyżował ich plany. Alan, czy ty naprawdę musisz wyjeżdżać? Co z naszą umową? Laura, mi jest też bardzo, bardzo przykro, ale ja muszę wyjechać z mamą. Wiesz, że moi rodzice się rozstali i przeprowadzam się do innego miasta. Przepraszam cię. Będę za tobą bardzo tęsknić. Obiecaj, że będziesz dzwonił i pisał, dobrze? No zawsze, Laurka, naprawdę bardzo cię kocham. Nienawidzę pożegnań. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać może w wakacje albo w święta, albo na jakieś weekendy. Tak, Laura, obiecuję. Jesteś moim najlepszym przyjacielem na zawsze. Pamiętaj o tym. Alan, kochanie, musimy już jechać. Żegnajcie się. Do widzenia, proszę pani. Trzymaj się, Alan. Będę za tobą naprawdę mega tęskniła. Minęły lata. Laura dorosła i zaczęła studia. Niestety jej kontakt z Alanem się urwał. Laura, proszę cię, pomóż mi z tymi pudłami, bo ja już nie mogę. Czy ja nie mogłam mieć normalnej współlokatorki? Błagam cię, zobacz, jak ja szybko się urządziłam. No co ty, przecież musimy iść jeszcze na jakiś shopping, zrobić duże zakupy i tak dalej. No co ty, tylko to chcesz mieć w tym pokoju? Mi to w zupełności wystarczy, naprawdę, no zobacz, mam laptopa, jest szafka, mam ulubione zdjęcia z wakacji i no w sumie to tyle. No nie gadaj, dziewczyno, zaraz idziemy na kampus wszystko obejrzeć, musimy obczaić najfajniejszych chłopaków. A tej tylko chłopaki w głowie, no ja nie wierzę, proszę cię dziewczyno, uspokój się, jutro pierwszy dzień. Oj tam, idziemy dzisiaj do klubu, może kogoś poznamy, poznamy ludzi z uczelni. No Laura, proszę. Nie myśl, że jak zrobisz oczy, jak ze Shreka, to się zgodzę, no ale dobra, pójdę z tobą, tylko że nie żadne kluby, tylko jakieś zakupy albo coś w tym stylu, okej? Okej, kocham cię dziewczyno. Ej dziewczyny, co będziecie robić, bo chyba trzeba iść na jakieś spożywcze zakupy, nie mamy nic w lodówce, a my już jesteśmy głodni.
Przysięgam, że z wami zwariuję. Jedna chce na zakupy i do klubu, ten jest głodny, no z kim ja zamieszkałam, ludzie? Laura, masz najlepszych współlokatorów pod słońcem, więc... Szybko, szybko na zakupy, bo jestem głodny! Stresujesz się, synku? Mamo, słuchaj, czuję się jakby to było wczoraj, jakbym tutaj stał z Laurą i ona płakała i się żegnaliśmy, ale no, wiem, że nie mogliśmy uniknąć tej wyprowadzki. Słuchaj, kochanie, znalazłam lepszą pracę, tutaj odnajdziesz swoich starych przyjaciół, starych znajomych, może spotkasz się z Laurą, zaczniesz studia, będzie naprawdę wszystko w porządku. Wiem, mamo, na pewno tak będzie. Tylko czy Laura wybaczy mi, że tyle lat się nie odzywałem? Jeśli jej wszystko wytłumaczysz, to na pewno zrozumie. Laura to przecież taka kochana dziewczyna. Obyś miała rację, mamo. O, hej, Laura, słuchaj, widziałaś tego nowego chłopaka na uczelni? On się przeprowadził skądś i dzisiaj zaczyna z nami zajęcia. Proszę cię, kochana, nie zaczynaj znowu z tymi chłopakami. Skupiamy się na nauce, bo nauka jest ważna. Ta, bla, 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 mam nadzieję, że się zapisze do naszej drużyny. No, byłoby mega, wygląda na mega wysportowanego. O, matko, wy tak samo, czy wyście tutaj totalnie pogupieli? Laura, nie gadaj, bo jeszcze go nie widziałaś, ale naprawdę mega ciasteczko. Dobra, dobra, chodźcie zająć miejsca. Tak, tak, wszystko rozumiem, czyli ja dzisiaj nie mam zajęć tutaj w tym miejscu, tylko muszę przejść do innego budynku, tak? Tak, dokładnie, znajdzie pan wszystko na rozpisce, życzę powodzenia i udanego roku szkolnego. Bardzo, bardzo pani dziękuję, naprawdę, dziękuję. To do widzenia, miłego dnia. Idę do łazienki, zaraz wrócę, rób za mnie notatki. O, cześć, ty jesteś tym nowym chłopakiem. Hej, jestem Klara. Cześć, cześć, tak to ja, chyba tak już wszyscy pewnie o mnie słyszeli. No pewnie, no przecież wiesz, jak jest ktoś nowy, no to wszyscy o tym gadają. Ja jestem Klara, a ty? Ja jestem Alan, miło mi cię poznać. No to co, idziesz na zajęcia, bo one już się zaczęły, chłopie, zaraz dostaniesz jakąś uwagę albo coś. Nie, powiedziano mi w sekretariacie, że ja mam dzisiaj zajęcia w innym budynku. A, szkoda, przedstawiłabym ci moją ekipę. No ale dobra, no na pewno się jeszcze spotkamy. Pewnie tak, naprawdę miło było mi cię poznać. No to hejka! No, może nie będzie tak źle. Siemka, ty jesteś ten nowy? Tak, to ja, jestem Alan. No siemka, ja jestem Tomek, a to jest mój kumpel Olek. Słuchaj, mamy do ciebie pytanie, bo wiemy, że się przeprowadziłeś, że jesteś nowy. Może chciałbyś się zapisać do naszej drużyny? A co trenujecie, chłopaki? No jak to, co piłkę nożną? A, no to spoko, naprawdę spoko. W sumie mogę przyjść na jakiś trening. Kiedyś tam grałem, no może mistrzem nie jestem, ale spoko, wszystkiego cię nauczymy. Witaj w drużynie. Ale ja nie powiedziałem, że... Witamy w drużynie, a teraz może pójdziemy coś zjeść. Jestem mega głodny, nie wiem jak ciebie, ale te zajęcia strasznie mnie głodzą. No okej. Nie uwierzycie, kogo spotkałam, jak szłam dzisiaj do łazienki. Kogo? No tego nowego chłopaka, mówię ci, on z bliska jest po prostu tak mega przystojny. Dziewczyny, naprawdę ja zaraz oszaleję. Czy możemy porozmawiać o tej pracy w grupach, którą mamy do zrobienia? Laura, ty lepiej posłuchaj, jak on ładnie wyglądał. Naprawdę on całkowicie inny od tych naszych chłopaków jest. Gdybyś tylko go zobaczyła, ale no tak, przecież ty nigdy do łazienki nie wychodzisz w czasie lekcji. No nie, no bo ja naprawdę nie mam nic lepszego do robienia podczas lekcji. Klara, no proszę cię. No dobra, dobra, to chodźcie, usiądziemy i omówimy ten nasz projekt. No, myślę, że to dobra myśl. Wiecie co, to wy zamówcie, a ja na szybko podlecę do Laury i Klary. Muszę o coś zapytać, bo robię z nimi jakiś projekt w grupie, a w ogóle nie wiem o co chodzi, więc zamówcie mi jakąś mega giga kanapkę. Czy ja dobrze słyszałem, Laura? Tak, tak, no taka nasza koleżanka, no ona jest całkiem spoko i tam mają jakiś projekt do zrobienia. A, no okej. Chcesz się przywitać? Nie, to może zamówimy. Cześć, moje najlepsze psiapsiułki, słyszałem, że robimy razem projekt i słyszałem, że moje koleżanki są w tym zupełnie najlepsze, więc ja, żebym go wam nie zepsuł, oddaję wam wolną rękę. Zróbcie co chcecie, tylko nie zapomnijcie mnie tam podpisać. No na pewno, zapomnij, przychodzisz dzisiaj do nas o 17 i wszystko razem robimy. A już myślałem, że się uda. Nie ruszają nas twoje łzy, więc zajmij się czymś teraz pożytecznym i do zobaczenia o 17. Ej, co się stało? Chłopie, co ty masz taką minę? No bo dziewczyny nie dały się urobić, myślałem, że zrobią wszystko za mnie. A muszę do nich przyjść do pokoju o 17 i wszystko zrobić z nimi.
A, to wy mieszkacie razem? No tak jakoś się złożyło, tak nas przydzielili. My mamy swój pokój, one mają swój spokój i taką część wspólną, salon, no wiesz jak to tam. Całkiem spoko, no. Ej, ale jak wy będziecie robić projekt, to może ty wpadniesz do mnie, opowiem ci trochę o drużynie i tak dalej? No w sumie nie mam nic lepszego do roboty, więc no okej. Dobra, to koniecznie musimy się wymienić numerami telefonów i ja ci SMS-em po prostu wyślę adres. No dobra, spoko. Czy wy możecie już nie gadać, tylko odebrać moje jedzenie? Klara, co ty ciągle robisz z tymi pudłami? Hej dziewczyny, no przyszedłem. O, no to bardzo dobrze, proszę bardzo. Tutaj jest pudło, którego ja nie mogę udźwignąć. Możesz mi z tym pomóc? No ale co ja mam z tym zrobić? Wynieś to do piwnicy i możesz iść po jakieś babeczki. Dobra, idź sobie stąd, my zrobimy to za ciebie. Dziewczyny, jesteście najlepsze. Jesteście po prostu moimi księżniczkami królowymi. Bla, 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 uciekaj już stąd, bo zmienimy zdanie. A co ty taki cały w skowronkach? Dziewczyny zrobią za mnie ten projekt. Zaraz przyjdzie Alan, no to w sumie nie wiem, możemy coś porobić. Pograć, nie wiem, w tego ice hockeya czy coś takiego? Nieważne, cokolwiek. Serio chcesz zrobić ten projekt za niego? No jeju, Laura, przecież no nie oszukujmy się, we dwie zrobimy to lepiej, prawda? No w sumie, masz rację. O, siemka chłopaki, chyba trafiłem pod dobry adres, ale wy tutaj macie mega dużo miejsca. No pewnie, chcesz coś porobić, pograć, może zamówimy coś do jedzenia? A ten znowu o tym jedzeniu, chłopie, co ty? No ja potrzebuję dużo jeść, bo jestem kapitanem drużyny piłkarskiej, więc no hello. A, no okej, dobra, to wiele tłumaczy. A wasze koleżanki miałeś robić jakiś projekt? Słuchaj, zgodziły się i robią go za mnie, mam tylko tam pomóc z jakimiś rzeczami, więc jest luz. To zapraszam was do kuchni, panowie, zamówimy sobie pizzę. Alan, a w ogóle skąd ty się tutaj wziąłeś? Bardzo dawno temu wyprowadziłem się z mamą, bo wiecie, moi rodzice się rozstali i mama musiała zmienić pracę i tak ogólnie się przeprowadziliśmy, ale teraz znowu znalazła tutaj pracę na miejscu w rodzinnym miasteczku, więc postanowiłem, że też wrócę. A, no to w sumie spoko, a spotkałeś jakichś starych znajomych? Nie, jeszcze nie, do nikogo się też nie odzywałem, w sumie nie miałem tutaj za dużo znajomych, miałem najlepszą przyjaciółkę, ale nie wiem gdzie ona teraz jest, co robi, czy wyjechała może na studia. O, to mega słabo, naprawdę mega słabo. Dobra, kochaniutka, skończyłyśmy, wyszło naprawdę mega, coś wyczułam dobrą ocenę. Masz tego laptopa, proszę, a ja idę szybko się wykąpać, odświeżyć i spać, bo jutro trzeba to zaprezentować, a oczywiście wybraliście do tego mnie, więc idę. Halo, halo! O, mamy gościa, cześć, Alan, dobrze pamiętam. Słuchaj, ja tutaj ci ten projekt przyszłam pokazać, wszystko z Laurą zrobiłyśmy, zobacz. Wygląda to naprawdę mega. Ja cię kręcę, dziewczyny, jesteście po prostu wspaniałe. A gdzie Laura? Poszła się wykąpać, odświeżyć, wiesz, takie tam dziewczęce sprawy. Ja w sumie też zaraz będę szła. Miło było cię zobaczyć, Alan. Mi ciebie również, hej. Wiecie co, to ja już może będę spadał, bo w sumie chyba jutro nawet mamy razem zajęcia, wiecie? Tak patrzyłem w rozpisce, bo z czego wy macie ten projekt? Informatyki, Alan, z informatyki. I rozumiesz, żeby dziewczyny robiły to za chłopaka? No ja się nie będę wypowiadał, nie będę stawał po żadnej ze stron, ale widzimy się jutro na informatyce. Hejka! Od razu lepiej, gdzie wy wszyscy jesteście? Laura, mieliśmy gościa, ale ty jak zawsze, po prostu zawsze unikasz spotkania z tym mega przystojnym chłopakiem. Klara, co ty znowu gadasz, zwariowałaś? No Alan tutaj był. Alan? Alan? Czy on się nazywa Alan? No tak, słuchaj, to on! I on jest naprawdę mega spoko, no przyszedł tutaj do chłopaków, chyba dołącza do drużyny. Ej, Laura, co ty masz taką minę? Chłopak jest naprawdę spoko. W sumie wrócił tutaj z mamą, bo kiedyś się przeprowadzili, no i teraz zaczyna tutaj studia z nami, mówi, że nie odzywał się do dawnych znajomych, więc trzeba no jakoś mu pomóc się, wiesz, zaklimatyzować. Wrócił z mamą? Przeprowadził się z powrotem? O matko, dobra, to wiecie co, ja pójdę się położyć. Co ją ugryzło? Nie wiem. No dobra, chłopaki, do jutra. Powodzenia, Laura, na pewno pójdzie ci świetnie i pamiętaj, że każdy z nas liczy na piątkę. Tak, tak, wiem. Grunt to wsparcie w przyjaciołach. Byleby piątka, no dzięki, Klara. No dobrze, pani Lauro, więc możemy zaczynać prezentację. Tak, tak, panie profesorze. O matko, przepraszam, przepraszam za spóźnienie. No spóźnień to my tutaj nie tolerujemy. Pani Lauro, proszę zaczynać. Ja...
Ja tak, więc zacznijmy od... A panie? Pan Alan. Proszę zająć miejsce, panie Alanie, i nie przeszkadzać, bo mamy tutaj prezentację. Tak, tak, dobrze, panie profesorze. Więc ja chciałabym zacząć tą prezentację od tego, że... no jakby to powiedzieć... Pani Lauro, czy jest w ogóle pani przygotowana? Tak, tak, ja jestem przygotowana. Panie profesorze, czy ja mogę na chwilę wyjść? Matko jedyna, oszaleję z tymi studentami. Tak, może pani na chwilę wyjść. Laura, panie profesorze, czy ja mogę iść za nią? Naprawdę była świetnie przygotowana. Tak, dziecko, sprawdź, co się dzieje i wróćcie tutaj najpóźniej za 5 minut. Dobrze, dziękuję, panie profesorze. Ej, Alan, co ty masz taką minę? Nie, nieważne, chłopaki, nieważne. Nie, to niemożliwe, to niemożliwe. Laura, co ty robisz? Co jest niemożliwe? To nie może być on, to naprawdę nie może być on. Ale kto? No Alan. No on jest, mówiłam ci, że on, że jest mega przystojny, że ładny i co? Chłopaka nagle ładnego zobaczyłaś i co? I nie umiesz zaprezentować prezentacji? No dziewczyno, co się z tobą dzieje? Klara, to jest ten Alan. No ten Alan, mówiłam ci, ale zaraz, jaki Alan? Ten, o którym ci ciągle opowiadałam. Matko jedyna, to jest ten Alan? Ten Alan, twój przyjaciel z dzieciństwa? Tak, to jest ten Alan. Matko jedyna, muszę usiąść. Ja nie wiem, jak on się tutaj znalazł. No chłopaki mówili, że wrócił z mamą po prostu. No dziewczyno, nie szalej. No skoro przyjaźniliście się tyle lat, no to będzie w porządku. Ale nie wiem, czy po tylu latach może być w porządku, naprawdę. On mi obiecał, wiesz, obiecał, że będzie się odzywał, a totalnie mnie olał kontakt ze mną, a teraz przychodzi i tak po prostu znowu tutaj jest. Laura, kochanie, no co ty? No przecież na pewno porozmawiacie i wszystko sobie wyjaśnicie, dogadacie się. Ale ja tak nie umiem, naprawdę. Laura, czy to tylko na pewno był przyjaciel? To był mój najlepszy przyjaciel. Ale ja się nie pytam o przyjaźń, dziewczyno. No co mam ci powiedzieć, że się w nim kiedyś zakochałam i teraz jak go zobaczyłam, to wszystko wróciło? Moja biedulka, no i co teraz robimy? Ja nie dam rady tej prezentacji poprowadzić, Klara, naprawdę. Matko, no dobrze, ja to zrobię, robiłam to z tobą, na pewno to poprowadzę jakoś. A ty, no nie wiem, powiem profesorowi, że bardzo źle się poczułaś, dobrze? Dziękuję ci bardzo, jesteś mega kochana. No dobrze, no to posiedź sobie tu albo, nie wiem, idź do domu najlepiej, odpocznij, pomyśl sobie. Tak zrobię, dziękuję. Panie profesorze, Laura strasznie źle się poczuła, czy ja mogę poprowadzić tą prezentację za nią? Nieważne, kto ją poprowadzi, proszę po prostu zacząć. No dobrze, to wy macie 5 za tą prezentację. No szkoda, że pani Laury nie było, dlatego ona dostaje 4, ale jak najbardziej jest wszystko w porządku, więc dziękuję za dzisiaj, młodzieży. Klara, co się stało Laurze? Dlaczego tak szybko wyleciała? No, ja myślę, że Alan wam powinien wszystko wytłumaczyć. Ej, czy ty zrobiłeś coś naszej Laurze? Nie, znaczy tak, ale to jest bardzo długa historia. No to chyba czas, żebyś ją opowiedział. Dobra, chłopaki, opowiem. No i właśnie wtedy zakończyliśmy naszą przyjaźń, jakby... Ja nie wiedziałem, że mama zapisze mnie do prywatnej szkoły, gdzie są jakieś takie zasady. Zero telefonów, zero wszystkiego. Ja mogłem się tylko z mamą kontaktować, naprawdę. Ale przechlapane, chłopaku, naprawdę. A Laura tyle o tobie opowiadała. Matko, co ona musiała przeżyć, jak cię zobaczyła? Nie wiem sam, naprawdę nie wiem. Dobra, chłopaki, ja już pójdę, zgadamy się potem. Dziecko drogie, co się stało? Przychodzisz tutaj od dziecka po prostu i nigdy cię takiej smutnej nie widziałam. Och, gdyby tylko pani wiedziała. Czy mogę zjeść sushi? No pewnie, kochaniutka. Proszę bardzo, to dla ciebie. Nie wiem, jak ja jej to wszystko wytłumaczę. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Czy ja widzę ducha? Dziecko, to naprawdę ty? O matko, to ja chyba już pójdę. Nie, Laura, poczekaj, musimy porozmawiać. To ja może was zostawię, a sushi zjecie sobie potem, jak za dawnych lat. Cześć, Laura. Cześć, Alan. Laura, posłuchaj, bo ja muszę wytłumaczyć ci, dlaczego tak się stało. Nie, Alan. Słuchaj, nie musisz mi niczego tłumaczyć, naprawdę. Jeżeli nie chciałeś się do mnie odzywać, nie chciałeś utrzymywać kontaktów, mam nadzieję, że lepiej ci było w tej nowej szkole, poznałeś nowych przyjaciół i... Laura, nie gadaj głupot, naprawdę daj mi się wytłumaczyć. Nie, naprawdę nie ma o czym gadać. W sumie to nie jestem na ciebie zła, naprawdę i fajnie, że wróciłeś, ale...
Laura, ja naprawdę chcę się z tobą przyjaźnić dalej. Ty jesteś po prostu najważniejszą osobą w moim życiu, naprawdę. Gdybym była najważniejsza, to byś się wtedy odzywał, Alan, wiesz? To ja już pójdę. Smacznego. Laura, gdzieś ty była? My tutaj od zmysłów odchodziliśmy po prostu. Nie odbierasz telefonów, nic. Dziewczyno, co się dzieje? Nie, nic się nie dzieje, naprawdę. Po prostu spotkałam kogoś, kogo bardzo dawno nie widziałam i nie mogłam sobie z tym poradzić. Laura, my o wszystkim wiemy. Wiemy, kim jest Alan. No, Alan jest Alanem, był kiedyś moim najlepszym przyjacielem, ale całkowicie mnie olał, więc jakby, no nie mamy o czym więcej rozmawiać. Dziewczyno, ale ty nie znasz całej historii, on z nami rozmawiał, wysłuchałaś go? Nie, nie wysłuchałam go i nie zamierzam, naprawdę. Dziewczyno, ale naprawdę on chciał się do ciebie odzywać, on chciał utrzymywać z tobą kontakt. To już nieważne, naprawdę minęło tyle lat, że teraz nie ma czego kontynuować. Za dużo lat minęło po prostu. Pójdę do siebie. Wiecie, co nas czeka? Wiemy. Jesteście na to gotowi? Jesteśmy, tego nie można tak zostawić. No i kochani moi widzowie, mam nadzieję, że nie wyszłam z wprawy i moja historyjka wam się spodobała. Jak się dobrze domyślacie, będzie kontynuacja. Dajcie znać, czy chcecie poznać dalsze losy Laury i Alana, a teraz się z wami żegnam. Jeżeli nie chcecie przegapić drugiej części, to koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy dostaniecie powiadomienie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, a ja już uciekam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Odcinku. Pa!